Dzień dobry, Janna Misiołek. Tym razem z tej perspektywy kwarantanny nagrywam dla Państwa zapowiedź niedyskrecji parlamentarnych, które przygotowałyśmy razem z Elizą Olczyk w najnowszym wydaniu tygodnika Wprost. To wydanie jest cyfrowe, żeby bezpiecznie mogli Państwo przeczytać te informacje, nie wychodząc z domu. No a w niedyskrecjach postanowiłyśmy się bardziej skupić na takich wewnętrznych, politycznych sprawach, żeby trochę Państwa odciążyć od tego tematu koronawirusa. I opisujemy m.in. spór w Platformie Obywatelskiej. On jest dosyć nietypowy, bo jest to oś linii sporu pomiędzy kobietami a mężczyznami. A dlaczego taka linia sporu się zarysowała? No między innymi dlatego, że dzisiaj grupa państw Platformy podobno zarzuca młodemu kierownictwu, że zamiast prężnie, dynamicznie pracować, to oni tak naprawdę zbierają pochwały, ale za pracę to niech pań. I chodzi tutaj między innymi o ten pakiet bezpieczeństwa, który przygotowany został przez Platformę. Podobno bardzo dużo pracy do tego włożyły właśnie posłanki. Natomiast całe pochwały za pakiet spadły właśnie na panów. I panie są bardzo z tego powodu niezadowolone. Ale to nie jedyne problemy partyjne, bo na przykład Nowoczesna cały czas ma ten sam odwieczny problem, a dotyczy on oczywiście długów partyjnych. Nie został on rozwiązany ani przez Ryszarda Petru, ani Katarzynę Lubnauer. Dzisiaj podobno właśnie ci politycy umywają zupełnie od tego rękę, więc Adam Szłapka, nowy przewodniczący Platformy, został z problemem długów sam. Dzisiaj partię uspokaja, no ale to uspokajanie podobno nie wystarczy, bo część polityków, która jest w zarządzie Nowoczesnej, mocno zainwestowała właśnie w tą partię i dzisiaj domaga się zwrotu kosztów. Adam Szłapka nie ma dla nich dzisiaj żadnej dobrej odpowiedzi. Na resztę plotek i niedyskrecji parlamentarnych ja Państwa zapraszam do najnowszego cyfrowego właśnie wydania tygodnika Wprost, a ze swojej strony oczywiście życzę dużo zdrowia i wytrwałości, żebyśmy ten trudny i ciężki czas wytrwali oczywiście w nadziei, myśląc, że to niedługo się skończy i wrócimy do normalnego trybu życia. Pozdrawiam Państwa, do zobaczenia.